Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, ożywienie, świadczenie i Boża interwencja. Poruszająca historię gwałtownego, liczebnego rozwoju Nowego Testamentowego Kościoła, opisana w Dziejach Apostolskich, jest historią ożywionego wydawania świadectwa o miłości Jezusa. Jest to historia Kościoła, który regularnie doświadczył Bożej interwencji. Wydawanie świadectwa było sposobem życia pierwszych chrześcijan. Przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Prześladowanie przyczyniło się jednak do rozszerzenia dzieła Ewangelii. Gdy pod wpływem prześladowania w Jerozolimie wierzący rozproszyli się na wszystkie strony świata, nie pochowali się po jaskiniach ani pustkowiach, ale szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Jednym z niezwykłych przypadków Bożej interwencji w Dziejach Apostolskich jest historia Filipa i etiopskiego ministra skarbu. Przeczytaj historię Filipa nauczającego etiopskiego dostojnika oraz reakcję tego drugiego w Dziejach Apostolskich 8 rozdziale. Czego naucza nas ta historia o związku ożywienia z wydawaniem świadectwa? Księga Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, od wiersza 26 do 38. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, które czytał, był następujący: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzeże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, a jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostanie. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip, otworzywszy swoje usta, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, rzekł mu: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Anioł skierował Filipa do człowieka, który szukał światła i był gotowy przyjąć Ewangelię. A dzisiaj aniołowie będą kierować krokami pracowników, którzy pozwolą, by Duch Święty uświęcił ich mowę oraz oczyścił i uszlachetnił ich serce. Anioł posłany do Filipa sam mógł wykonać pracę niezbędną dla Etiopczyka, ale nie taki jest Boży porządek działania. W planie Bożym to ludzie mają pracować dla swoich bliźnich. Na ożywienie składają się trzy istotne elementy: modlitwa, studiowanie Słowa Bożego i wydawanie świadectwa. Gdy ludzie Pana trwają przy Nim w gorliwej, serdecznej modlitwie wstawienniczej, mając umysły napełnione Słowem Bożym oraz zapałem, wydając wobec bliźnich świadectwo o miłości i prawdzie Bożej,
Wówczas Najwyższy interweniuje i szeroko otwiera drzwi do zwiastowania prawdy. Odpowiedz sobie uczciwie na pytanie. Jak wykonujesz nadarzające się okazje do wydawania świadectwa? Czy wydajesz świadectwo, czy też znajdujesz usprawiedliwienie, by tego nie czynić? Jak twoja odpowiedź świadczy o twoim duchowym stanie oraz potrzebie ożywienia i reformacji? Dziękuję.